jeśli się dobrze dogadują, to kto im zabroni? Jesteśmy na konferencji przed galą High League 2. Jest z nami Lexi Chaplin, cześć. Witam bardzo serdecznie. Byłaś na pierwszej gali, walczyłaś z Natsu. Teraz jest druga gala, ponownie walczysz w co-main evencie. Mhm. Czy czujesz, że twoje doświadczenie się na tyle zmieniło, że teraz ta walka będzie wyglądała dużo lepiej? Dla ciebie oczywiście. Wydaje mi się, że będzie wyglądać dużo lepiej. No, mam doświadczenie, dużo już trenuję, więc miejmy nadzieję, że będzie lepiej wyglądać. Jesteś bohaterką najbardziej zaskakującego zestawienia na tej karcie. Nie wydaje mi się również, ale po prostu co poczułaś, kiedy Fagata jakby zaspoilerowała wszystkim, że zawalczy z tobą? A, ja wiedziałam, że to było przez przypadek. Czy byłam zdziwiona? Nie. No, trudno. A wiesz może, czy były jakieś konsekwencje tego, czy po prostu każdy uznał, że trudno i tak to robimy, nie ma to większego znaczenia? Ze strony włodarzy? Na przykład. Z tego co ja wiem, to oni się wręcz troszeczkę ucieszyli, o fajnie, rozgłos, więc nie było żadnych negatywnych konsekwencji. Czyli można było też szybciej ogłosić tę walkę, tak? No, dużo ludzi jej nie wierzyło, myślało, że ona coś wkręca i trochę to nahypowało jeszcze bardziej, więc może i lepiej. Ponownie będziesz faworytką, bo przed walką z Natsu było wyrównanie, ale też się mówiło, że masz przewagę wzrostu. No i widzimy jak wyszło, więc te kursy to... Sama zwróciłaś uwagę na face to face, że Fagata założyła szpilki, że była wyższa od ciebie, chociaż nie jest. Czy uważasz, że to jest jakaś gra psychologiczna, czy po prostu fragment outfitu? Fragment outfitu, chyba po prostu pasowały jej te buty do tego garnituru, bo no, ona jest dosyć niska, ona może krótsza, nie wiem. Wydaje mi się, że to był po prostu fragment outfitu. A czy ty masz w ogóle jakąś rywalkę, z którą chciałabyś się zmierzyć, której nie bardzo lubisz? No bo walczyłaś z Natsu, z którą nie miałaś konfliktu. Z Fagatą też tak jest, chociaż na tej konferencji dało się odczuć jakieś takie minimalne napięcie, bym powiedział, między wami. Nie mam wymarzonej rywalki. Właśnie Fagata była moją wymarzoną rok temu. Ja bardzo chciałam, miałyśmy bardzo aktywny konflikt, ale włodarze jej nie ogarnęli. No a na dzisiejszy dzień jest kilka influencerów, za którymi nie przepadam, ale jakoś nie rwę się do walki z nimi. Co sądzisz o tym, że Fagata strasznie przyciąga do siebie dramę? No bo jakby wydaje mi się, że co roku podczas jej działalności w internecie była jakaś wielka afera z udziałem jej i najczęściej jej chłopaków, partnerów. Ty aż taka, nie masz takiej skłonności, żeby przyciągać się dramy. Wiadomo, tam zdarzały się jakieś kwestie z markami, z jakimiś złymi promocjami. Tak, ale wydaje mi się, że Fagata tak regularnie miała te afery. Czy to odczuwasz tak na co dzień, no bo jesteście koleżankami? Mhm. Ona miała tę tendencję do dram. Ja sobie to tłumaczę tak, że ona wcześniej... No nie chcę, może to jest trochę prywatne, ale dobra. Teraz jest... Janek, coś tam szura. Teraz jest troszeczkę spokojniejsza, mniej dramowata i na przestrzeni ostatniego pół roku to... Nie wiem, ostatnia jej drama to chyba była z tą byłą przyjaciółką. No to wydaje mi się, że ona coraz lepiej idzie i coraz mniej tych dram. A z tą Maszą chyba to jest dosyć aktywna drama, no bo cały czas jakby jest napięcie między nimi, mówi, że nie chce o niej rozmawiać, więc może też pominmy ten temat. Wy się poznałyście w domu Teamu X czy wcześniej? W domu X. Czyli znacie się już tak ze 3-4 lata, tak? Dwa i pół. I jakby przez cały ten czas miałyście gorszy moment. I co się wydarzyło, że znowu jesteście dobrymi koleżankami? Nie, właśnie myśmy były koleżankami tam. Ja właśnie byłam jedyną osobą, która ją właściwie tam tak przyjęła, bo wydaje mi się, że każdy myślał, że ona tam wchodzi na chwilę tylko jako dziewczyna stewarda. A ja od początku byłam dla niej miła, nawiązałyśmy fajny kontakt, fajnie było. No i potem właśnie się popsuło. A czy teraz, jak było na przykład zdjęcie wczoraj na Instagramie Fagaty z biliarda, to ty byłaś tam na tym spotkaniu z Marcinem Dubielem, Pawłem z Dla Pieniędzy, czy nie? Nie, nie było. Bo pewnie widziałaś, że niektórzy z Instagramowiczów sugerowali, że teraz nagle Fagata spotyka się z Marcinem Dubielem, z którym wiadomo, jakie łączą cię stosunki. Co ty o tym w ogóle wszystkim sądziłaś, kiedy zobaczyłaś te Instastory? Nic, właściwie nic nie sądzę. Jeśli się dobrze dogadują, to kto im zabroni się trzymać? Ale tak wyczuwam, jakby pomiędzy tobą a Marcinem było jakieś takie napięcie związane może troszeczkę z tym tematem? Nie, podszedł i powiedział, że trzyma za mnie kciuki, więc chyba jest okej. Ta relacja jest tak skomplikowana, już męcząca, wydaje mi się, że widzowie też już powoli to męczy, więc jest po prostu dziwnie i jest jak jest. Czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. No. Czy w takim razie możemy oczekiwać, że na drugiej konferencji, jeżeli będzie, prawdopodobnie będzie, albo po prostu na ważeniu, czy też na gali, wytworzy się między wami taka atmosfera w oktagonie, jak między tobą a Natsu? Bo tam też na konferencjach było spokojnie. Widzowie bali się po tym zestawieniu z Fagatą, że to będzie kolejna stypa z twoim udziałem. Mhm. Ale no...
potem walka jednak dała wszystkim tego, czego oczekiwali. Czy teraz też tak będzie? Wydaje mi się, że przy tej pierwszej walce to głównie dlatego, że wszyscy mieli tak zaniżone oczekiwania co do mnie i do Natsu, że widziałam komentarze typu, o, one pewnie wyjdą i się potkną o własne nogi, że w momencie, kiedy myśmy wyprowadziły jakiekolwiek tam ciosy, to ludzie, o, w sumie fajnie, no ale mam nadzieję, że pokaże się lepiej teraz na tej walce. No i przede wszystkim, że wygram. Też wiele osób mówiło, że walka twoja z Natsu była po prostu najlepszą walką tamtej gali, więc pewnie było ci miło, no ale fajnie, wynik no, nie tak. Wynik nie tak. Teraz powinno być inaczej. Mam nadzieję.